Witajcie. Dzisiaj będziemy rozważać historię kuszenia Pana Jezusa na pustyni. Co prawda nie jesteśmy na pustyni judzkiej, ale znajdujemy się w tym momencie na polskiej pustyni błędowskiej i to jest dobra okazja, żeby się przyjrzeć temu fragmentowi. W Ewangelii według świętego Łukasza są napisane takie słowa. Potem zaprowadził go, czyli diabeł, do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Słuchajcie, jak widzimy, tutaj jest bardzo niezwykła sytuacja. Szatan bierze do ręki Słowo Boże, Pismo Święte i zaczyna je cytować, żeby zwieść Pana Jezusa, żeby nakłonić go do niewłaściwej rzeczy, żeby nakłonić go do grzechu. To jest nadzwyczajne, że Pismem Świętym, że Słowem Bożym posługuje się sam szatan. Pamiętajcie, nie każdy, kto trzyma w ręku Biblię, jest od Boga. I nie każdy, kto cytuje fragmenty Pisma Świętego, mówi prawdę. Jeżeli ktoś postanowi was oszukać, będzie cytował fragmenty Pisma Świętego, będzie wyrywał je z kontekstu, ale nie dajcie się zwieść. Powtarzam jeszcze raz, nie każdy, kto cytuje Pismo Święte, mówi prawdę i nie każdy, kto trzyma Biblię w ręku, jest od Boga. Dlatego tak ważne jest, żeby znać całą Biblię, całe Pismo Święte, że jeżeli ktoś nam zacytuje wyrwany z kontekstu fragment, my będziemy mogli powiedzieć, ale słuchaj, ale napisane jest również tak, jak to zrobił Pan Jezus. Biblia mówi nam, abyśmy umieli wytłumaczyć się z naszej nadziei, z naszej wiary i abyśmy umieli bronić naszej wiary. Ale żeby bronić, żeby umieć się wytłumaczyć, żeby umieć we właściwym momencie powiedzieć stop, fakt, zacytowałeś mi jakiś tutaj werset, ale napisane jest również, to trzeba tę Biblię po prostu znać. I ten dzisiejszy materiał filmowy, to dzisiejsze rozważanie jest po to, aby zachęcić was, abyście nie siedzieli tylko i wyłącznie w kościelnych ławkach, ale abyście wzięli do ręki literaturę biblijną, żebyście wzięli do ręki Pismo Święte i abyście poznali jego treść, abyście nauczyli się bronić świętej wiary. Jednym ze sposobów jest uczestnictwo w kursach biblijnych, a jednym z nich jest oferowany przez nasz portal protestanci.org kurs biblijny w Szkole Biblijnej Hosanna. Składa się on z 40 lekcji i mogę was zapewnić, że po przerobieniu tych 40 lekcji będziecie mieli rozeznanie, może nie na jakimś wysokim poziomie, ale na pewno większość fałszywych poglądów, większość fałszywych nauczeń biblijnych będziecie mogli rozpoznać i się nim przeciwstawić.